No powiem wam, że mi się podoba. Szczerze, dobrze leży, za specjalnie jakiegoś dyskomfortu nie czuję, dobrze dolegają te gąbki do ciała, pasy. No ale co, trzeba coś zapakować, nie? Cały ciężar został przeniesiony na plecy i na nogi, czyli na części ciała najsilniejsze. Ręce zostały całkowicie odciążone. Służyły tylko i wyłącznie do podtrzymywania przedmiotu. W Stanach firmy kurierskie, czy też firmy zajmujące się przeprowadzkami, pracownicy tych firm używają tego typu szelki na porządku dziennym. Dlatego dziwię się, że w Polsce kurierzy nie używają takiego sprzętu, bynajmniej ja nie widziałem. Tego typu sprzęt znacznie podwyższyłby komfort pracy tych ludzi. Proszę bardzo. Nanoszą się tych paczek po schodach. Czwarte piętro, nie wszystkie bloki mają windy. No ja jestem w szoku. Jeżeli chodzi o mnie, meblarza, ja na pewno będę korzystał z tych szelek. Ja jestem w szoku. Zobaczcie, akurat w moim przypadku szafki są szerokie, z reguły większość mebli niesie się na wyciągniętych rękach. A tu proszę, całkowicie ręce odciążone. Tak, to można dźwigać. Praktykant będzie zadowolony. Co tu dużo gadać? Założyłem, przetestowałem, podźwigałem. Nie widzę sensu dźwigania bez tych szelek. Ja jestem na tak. Trzymajcie się. Cześć.